Państwu. Witam Państwa bardzo serdecznie w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Kędzierzynie-Koźlu. To rzeczywiście przed świętami Trzech Króli, myślę, cofniemy się o 3,5 tysiąca lat. Będzie to niezwykłe zdarzenie kultury, światów, a jutro mamy znowu inne święto, ale dzisiejszy wieczór będzie na pewno piękny, wspaniały, magiczny. Myślę, że te wszystkie bardzo ważne informacje, ale też i ciekawostki z czasów wielkiej królowej starożytnego Egiptu, jaką jest Hatszepsut, czyli bohaterka najnowszej książki pani Ewy Kasali, będziecie mogli Państwo zapoznać się z tą niezwykłą królową. Chciałam powiedzieć, że Hatszepsut to trzecia książka z cyklu o królowych starożytnego Egiptu. Pierwsza książka i pierwsza bohaterka, wielka królowa Kleopatra. Tę książkę i tę postać poznaliśmy w 2015 roku. Następnie w zeszłym roku Nefertetę, wielka, wspaniała, kolejna królowa. A w tym roku, a właściwie już pod koniec zeszłego roku, to właśnie Hatszepsut. Chciałabym też skorzystać z sytuacji i złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia w tym naszym nowym 2018 roku. A żeby ten rok był wyjątkowo, niektórzy powiedzą, że był co najmniej taki sam jak w tamtym roku, żeby było szczęścia, żebyśmy mieli szczęście, zdrowie, ale proszę Państwa, ja to zawsze powiem, żebyśmy mieli optymizm, bo jak mamy optymizm, to i zdrowie lepsze, i samopoczucie lepsze, i czujemy się świetnie, że możemy przenosić góry. Tego Państwu z całego serca życzę. Życzę Państwu wszystkim i Państwa rodzinom wszystkiego najlepszego, tylko dobrego na ten nowy rok. Myślę, że jeżeli będzie taki ten nowy rok, jak ten, który minął, to będzie dobrze, oby nie był gorszy. Serdecznością, bardzo serdecznie wszystkiego dobrego Państwu życzę. A jako, że mówię jako osoba druga, to chciałabym kontynuować temat, który pani dyrektor podjęła. Trzecia książka pani Ewy Kasali. Czy ja mogę poprosić panią? Jako ambasador powiatu Polski, bo to już nie tylko się odbywa na terenie naszego kraju, chciałam bardzo serdecznie podziękować za rolę, która jest wypełniana, Dorotka, przez ciebie. I w takim gronie. Nazywam się, jeszcze raz powiem, Dorota Stasikowska-Woźniak, a po mojej mamie i po babci Kasala. Wszystkie kobiety z linii mojej mamy, ta linia lwowska, wszystkie miały na nazwisko Kasala. I kiedy moje książki zaczęły wychodzić w Stanach Zjednoczonych także, okazało się, że to funkcjonuje, jest już i po angielsku, i po hiszpańsku, proszę bardzo, podaję je tutaj dalej, jeśli można. Bardzo proszę. Wersję angielską i hiszpańską. Hiszpańską widzą Państwo jako jedni z pierwszych, dlatego że przyszła do mnie w tym tygodniu, przedwczoraj, więc świeżusieńka, jeszcze ciepła. A teraz spójrzmy bardzo proszę na te trzy polskie okładki. To są książki, o których wspominała pani dyrektor Izabela Migocz na początku, polskie wydania. Wszystkie trzy już są gotowe. Kleopatra, Nefertetę i Hatszepsut. Hatszepsut miała prapremierę w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu w końcówce tamtego roku i przyjechali różni znani profesorowie, egiptolodzy i mówili o tym, ci, z którymi wcześniej książkę konsultowałam, mówili o tym, jak niezwykłą i wciąż za mało znaną osobą, postacią historyczną jest Hatszepsut. A teraz proszę zerknąć na następne okładki. To są okładki amerykańskie. Wydawnictwo Royal Hawaiian Press takie zaproponowało okładki. Kleopatra już wyszła, Nefertetę ukaże się w lutym, a w czerwcu Hatszepsut. One są już w tłumaczeniu, już mają zaprojektowane okładki. I teraz proszę spojrzeć jeszcze, bo już jest jedna pierwsza hiszpańska, ta, którą podałam i już Państwo mogą ją dotknąć. Mamy Kleopatrę. Niektórzy mówią, że wygląda trochę jak Matka Boska.
Nefretete i Hatshepsut. Więc mamy trzy różne królowe i spójrzmy na te wydania, jak one się różnią, bo to tylko tak wygląda, że one są podobne bardzo, bo są. Ale jednak, to są europejskie. Jestem ciekawa, które państwu się najbardziej podobają. Polskie.